Na krajowym rynku paliw, w przypadku cen hurtowych czy też detalicznych, na początku sierpnia nie widzimy jeszcze większego wpływu tych obniżek z giełd naftowych światowych. Ceny raczej utrzymują się na wysokim poziomie. W przypadku rynku detalicznego widzimy stabilizację właściwie od kilku tygodni. Jest to stabilizacja szczególnie w przypadku benzyny na stacjach na poziomach bliskich rekordów z 2012 roku, a najbliższy czas raczej też nie przyniesie dużych zmian. Widzimy, że krajowi producenci nie są zbyt skłonni do dużych obniżek, ale też nie ma tego mocnego uzasadnienia, bo co prawda ropa w ostatnich tygodniach taniała, natomiast z drugiej strony mieliśmy nieznaczne osłabienie złotówki w relacji do dolara i ten czynnik walutowy trochę niwelował skutki tańszej ropy. Stąd też właśnie na krajowym rynku, w hurcie i na stacjach widzimy stabilizację cen. W perspektywie końca wakacji nie spodziewamy się dużych zmian cen paliw, czy to na stacjach, czy w hurcie. Oczywiście z uwagą trzeba obserwować sytuację na rynku naftowym, bo ona potrafi być bardzo dynamiczna. Natomiast obserwujemy ostatnio taką próbę sił właśnie pomiędzy kupującymi i sprzedającymi związaną z czynnikami podażowymi i popytowymi. Z jednej strony mamy właśnie rosnący popyt i ograniczenia w wydobyciu, z drugiej strony mamy zagrożenie związane z nową falą koronawirusa, więc tutaj spodziewamy się raczej niewielkich wahań w okolicach poziomu 70-75 dolarów. W tej sytuacji też na krajowym rynku raczej nie zobaczymy dużych zmian. Dobrą wiadomością dla kierowców może być to, że chyba już za nami ten okres największych podwyżek, więc w tym momencie jest perspektywa stabilizacji lub niewielkiej spadkowej korekty. Jeżeli chodzi o jakieś wyraźniejsze obniżki, to w najbliższym czasie chyba ciężko tego oczekiwać. Ewentualnie właśnie zupełne zniesienie ograniczeń ze strony OPEC Plus mogłoby doprowadzić do tego, że te ceny zaczęłyby spadać, natomiast trzeba też patrzeć na to, że jednak w ostatnich latach inwestycje w wydobycie były na bardzo niskim poziomie, więc tym samym ta produkcja też nawet w pełni już realizowana przy wzroście popytu, przy takim tempie wzrostu gospodarczego, jak notujemy choćby w tym roku, może być niewystarczająca do tego, żeby ceny na stacjach wyraźnie spadały, więc takie poziomy poniżej 5 zł w perspektywie najbliższych miesięcy, być może nawet lat, jeżeli nie zajdzie znowu sytuacja taka jak choćby wstrzymanie gospodarki na całym świecie, to są mało prawdopodobne.